Uśmiechnięci ludzie z książkami w dłoniach. Napisy, edukacja czytelnicza w bibliotece. Twórcze warsztaty, czyli jak wykorzystać potencjał biblioteki i czytelników. Mówi Renata Jaworek z Biblioteki Publicznej w dzielnicy Wola. W naszej bibliotece Fantasmagorii oczywiście nigdy nie działamy według schematów. Zawsze sięgamy po nowe formy, takie, które są dosyć nieoczywiste i które przełamują właśnie te schematy myślenia, że w bibliotece pracuje się w ciszy, w spokojnie i można korzystać tylko z takich form jak spotkania autorskie, warsztaty, prelekcje. My poszłyśmy dużo głębiej, stwierdziłyśmy, że zaczniemy realizować z naszymi seniorami teatr. Mówi Władysław Stankiewicz, czytelnik. Świetnie się bawię przy nagrywaniu sztuk, szczególnie tutaj, no w dwóch brałem udział, mam nadzieję, że tego będzie jeszcze więcej. No i mi się wydaje, że atmosfera, która tutaj panuje, będzie takim wspaniałym dla mnie wspomnieniem i jestem na każde zawołanie tutaj pań, które to organizują i mogę zagrać każdą rolę, męską, żeńską, co tylko będą chcieli, nawet małych dzieci. Mówi Justyna Grosicka, bibliotekarka z Biblioteki Publicznej w dzielnicy Wola, miasta stołecznego Warszawy. Biblioteka to przede wszystkim miejsce spotkań. Spotykamy się tutaj nie tylko z mieszkańcami Woli, ale również z tymi osobami, które mają sentyment do naszej biblioteki. Napis geocaching, czyli literackie podchody, kiedy biblioteka wychodzi z czytelnikami na zewnątrz. Mówi Anna Wróblewska-Zawadzka, edukatorka medialna. Geocaching jest jednym ze sposobów na odkrywanie czytelniczych skarbów. To taka współczesna zabawa, poszukiwanie skarbów. Wystarczy wpisać współrzędne geograficzne w bezpłatną aplikację mapy Google i ruszamy ku przygodzie. Jeśli decydujemy się na ukrycie własnej skrytki, warto zadbać o ciekawy opis, o informacje o cechach tej skrytki, czyli na przykład o jej rozmiarze, o tym, czy jest dostępna dla dzieci, czy dla osób z niepełnosprawnościami. Możemy też dodać jakieś zaszyfrowane podpowiedzi, gdzie nasz skarb jest ukryty. Chłopiec znajduje skarb pod drzewem. W plastikowym pojemniku jest niewielka książka pod tytułem Czerwony kapturek. Każda skrytka obowiązkowo zawiera logbook, czyli książeczkę, w której odkrywcy wpisują swoje dane. Takim miłym akcentem są różne drobiazgi, które możemy zostawić dla naszych odkrywców. Mogą je oni zabrać ze sobą i zostawić coś dla kolejnych znalazców. Napis Escape Room, czyli pokój literackich zagadek, którego opuszczenie wymaga rozwiązania serii zadań. Mówi Wojciech Wątor, nauczyciel Embassy International School. Escape Roomy to metoda, która świetnie sprawdzi się zarówno w bibliotekach miejskich, jak i szkolnych. Kooperacja, kreatywność, komunikacja to cechy, które dzięki tej metodzie są doskonale rozwijane. Grupa uczniów w bibliotecznym Escape Roomie. Jeżeli myślicie o zajęciach, które wciągną czytelników i czytelniczki w świat literatury i książki, a jednocześnie połączą ze sobą aspekty historii, geografii, matematyki, czy cokolwiek przyjdzie wam do głowy, sięgnijcie po Escape Roomy. Mówi Aleksandra Denis, uczennica. Moje wrażenia są bardzo pozytywne, ponieważ Escape Room miał taki element edukacyjny, ale też taki młodzieżowy, że tak powiem. Można było się trochę rozerwać, ale też trochę przypomnieć sobie wiadomości. Wojciech Wątor. Pomysłów i inspiracje na niestandardowe i ciekawe zajęcia dydaktyczne można szukać wszędzie dookoła siebie. Tak zaczęła się moja przygoda z Escape Roomami. Po prostu jeden z nich odwiedziłem. Napis, podcasty i audiobooki, czyli nagrywamy książki lub rozmowy o nich. Mówi Joanna Kania, bibliotekarka z Biblioteki Publicznej w dzielnicy Wawer, miasta stołecznego Warszawy. Razem z koleżankami stwierdziłyśmy, że takim nowoczesnym, fajnym sposobem będzie nagrywanie audiobooków lub podcastów. My wybrałyśmy podcasty i naszym tematem przewodnim jest fantastyka, gdyż każda z bibliotekarek tutaj pracujących jest fanką lub też w przypadku niektórych fanatyczką fantastyki. Cały cykl naszych podcastów skupia się wokół różnych tematów powiązanych z fantazy. Przede wszystkim skupiamy się na książkach, które są u nas na półkach. No wiadomo, żeby czytelnicy przyszli po nie do nas. Szczęśliwie złożyło się, że w tym samym budynku co biblioteka mieści się studio nagrań, z którym chętnie współpracujemy. Napis Mobilna biblioteka, czyli wychodzimy z książką do czytelnika. Wolontariusz Marcin Świderski stoi przy rowerze. Biblioteka publiczna dzielnicy Wawer, miasta stołecznego Warszawy, jest również instytucją mobilną. Docieramy do czytelników za pomocą właśnie tego roweru, do wrzutomatów, do książkomatów. Robimy wszystko, by dotrzeć do czytelników w sposób
nieoczywiste, ale atrakcyjne. Mówi Aldona Kraus, czytelniczka. Jak to się dzieje? No, po prostu tak, chociażby w tym roku byłam chora i mogłam zadzwonić do mojej biblioteki w Aninie na Trawiastą i do pani Magdy, do pani Teresy i powiedzieć potrzebne książki, żeby pocieszyły każdy dzień. I Marcin na swoim wspaniałym rowerze w torbie pełnej książek przywiózł i dla mnie. I było wspaniale z książką, z rodziną i w Aninie. Wolontariusz podaje Aldonie Kraus trzy książki. Anna Wróblewska-Zawadzka chowa do plastikowego pojemnika książkę o czerwonym kapturku. Wojciech Wontor w Escape Roomie. Napisy. Wystąpili Renata Jaworek, Władysław Stankiewicz, Anna Wróblewska-Zawadzka, Justyna Grosicka, Joanna Kania, Wojciech Wontor, Aleksandra Denis, Marcin Świderski, Aldona Kraus i inni. Scenariusz Greta Droździel-Papuga, Katarzyna Górkiewicz, reżyseria Katarzyna Górkiewicz. Na planszy logo Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centrum Cyfrowego, Funduszy Europejskich, Flaga Polski, Flaga Unii Europejskiej, logo Centrum Projektów Polska Cyfrowa i SPOUED w bibliotece.